Cześć, witam was wszystkich. Pewnie czasami się zastanawiacie, jak widzicie takie roboty sprzątające, które kosztują w okolicach 100 zł, czy to naprawdę działa i czy to w ogóle ma jakikolwiek sens. Tak szczerze mówiąc, z ciekawości trochę zamówiłem tutaj taki robot sprzątający. W sumie jest, na zdjęciach myślałem, że będzie trochę większy, a w rzeczywistości jest dosyć mały. Średnica jakieś, nie wiem, 25 cm tego odkurzacza. Co wam mogę powiedzieć na jego temat? Co do samej pracy, pracuje bardzo głośno. I tutaj zobaczcie pod spodem te inne odkurzacze, już nawet takie odkurzacze, te, które kosztują 300 zł powiedzmy. Tutaj mają szczotki i one te śmieci nagarniają. Nagarniają te śmieci i wtedy są wciągane, a tutaj niestety jest tylko w tym miejscu jest wciągane i nie ma żadnych szczotek. No, czyli ta powierzchnia tego wciągania to nie wiem, jest 5 cm. Co do samej pracy tego odkurzacza, to oczywiście nie ma tu tutaj żadnego czujnika, żeby wykrywał jakieś przeszkody. Odbija się od tych ścian, czasami w sumie odbije się od ściany, zawraca z powrotem tą samą ścianę, uderza. Z wad też jest to, że jak jest załóżmy pomieszczenie, to nie ma jakoś tam, że jeździ po tym całym pomieszczeniu, tylko postawicie go powiedzmy w jakieś miejsce i on no czasami po prostu w jednym miejscu, w tom i z powrotem tak jeździ. Także myślę, że no nie wiem, w sumie ciężko mi powiedzieć, no. Na pewno nie spełni to takiej roli, że to wam posprząta jakiś tam pokój czy cokolwiek. Teraz wam pokażę, jak on w ogóle pracuje i jak głośno. Nie wiem, czy to będzie na filmiku słychać. Oczywiście tutaj tego włączamy i nic tu więcej nie można w nim zrobić. Dobra, tutaj nie będę tam więcej już tutaj go pokazywał wam, jak on odkurza, no bo widzieliście. No ogólnie widzicie, jaki ma tutaj. Zbyt wiele to on nie zbiera. Jeśli chodzi o podajnik, jak będzie odkurzał, załóżmy tam te 30 minut, no to w tym podajniku są śmieci. No ale to też nie o to chodzi, to ma sprzątać jakoś. Ma kawałek po kawałku sprzątać, a nie, że to jeździ po pomieszczeniu i tak w sumie jeździ bez celu czasami, nie? Jeśli chodzi o ładowanie, to jest za pomocą kabla USB. Ja ładowałem go ładowarką zwykłą do telefonu. Ładował się jakieś 2,5 do 3 godzin. Jeśli chodzi o czas pracy na baterii, to jest około 1,5 godziny, chociaż mi się wydaje, że te 1,5 godziny to on nie wytrzyma. Tutaj wiadomo, już teraz nie będę go otwierał. Tutaj widać jest podajnik z filtrem. No i co, nie będę przedłużał, także widzieliście, jak to wygląda i wiecie mniej więcej, co możecie się spodziewać po takim odkurzaczu. No wiadomo, za 80 zł, to chyba 80 zł dokładnie kosztowało, czy niecałe 80. Też nie możemy cudów wymagać. No ale według mnie, no po co wydać na to 80 zł, skoro to i tak wam nie będzie spełniało swojego celu, tak? No także sami zdecydujcie. Dobra, ja już nie przedłużam tutaj. To, co chciałem, to powiedziałem, pokazałem. Nie wiem, może komuś pomogę, jak ktoś będzie się zastanawiał, czy to warto. Z mojej strony tyle. Dzięki, cześć.